zrobić studia z chrześcijaństwa rozmaitego. Ale to nie jest ekumenizm. Może to być religioznawstwo. Ekumenizm jest wtedy, kiedy ja wierzę, że w kościele obok, czy to jest kościół luterański, czy kamiński, czy którykolwiek z kościołów młodej reformacji, czy to jest kościół prawosławny, czy niedobny. Ja wierzę, że tam Duch Święty działa. Że Duch składa w tym kościele duchowe dary, które ja mogę zbierać dla siebie. I dopiero wtedy jestem w tym nurcie, który Kościół nazywa ekumenizmem. I to jest dzieło Boga. Bo do tego, żebym ja posłuchał luteranina, jako tego, który mówi z Ducha Świętego do mnie, a nie tylko z dobrych studiów i to jeszcze częściej na kulu, no to nasz. Do tego to ja nie potrzebuję Ducha Świętego. To wystarczy zwykłej ludzkiej uczciwości i prostego ludzkiego sumienia. Ale żebym go słuchał jako tego, który przemawia z Ducha i objaśnia Słowo, które jest z Ducha i że to jest Słowo, które mnie ożywi, katolika, to jest dzieło Boga. To jest wielkie dzieło Boga, do którego jesteśmy zaproszeni, które się nie dokona ponad nami, obok nas, bez nas. Nie dokona się. Ono się może dokonać przez nas. Jak się dokona przez nas, to będziemy nasyceni. To jest przedostatnie, a ostatnie, myślę, że jest bardzo ważne, stanowczo za rzadko modlimy się wspólnie z Żydami. Niezależnie od tego, że Kościół po Nostra Aetate kilka razy w swoich dokumentach mówił o tym bardzo wyraźnie, że jest możliwa wspólna modlitwa. Nie? Wspólna modlitwa. Więc szukajcie też takich możliwości i takich miejsc, gdzie jest możliwa nasza wspólna modlitwa z Żydami. Statystyki pokazują, że w XX wieku, przed Soborem Watykańskim II, rocznie było około 60 tysięcy nawróceń protestantów na katolicyzm w Anglii i gdyby ta dynamika była kontynuowana, najprawdopodobniej Anglia dzisiaj w dużej mierze byłaby katolicka. Proszę sobie zobaczyć, 60 tysięcy w ciągu 10 lat to jest 600 tysięcy, w ciągu 50 lat od Soboru to jest przynajmniej 3 miliony. Przynajmniej 3 miliona, można powiedzieć, że ten efekt mógł być większy. Co zahamowało? Dialog ekumeniczny, który powoduje, że zostańmy każdy na własnej pozycji i prowadźmy dialog w ramach jedności, która nie wymaga nawrócenia. Katolicy przestali działać na rzecz nawrócenia inowierców na katolicyzm i ten ruch niestety, ten ekumenizm, fałszywie pojmowany ekumenizm, spowodował zahamowanie tak świetnej dynamiki nawróceń. Prawdziwy ekumenizm katolicki polega na szukaniu jedności poprzez powrót inowierców do wiary katolickiej. Jest właściwe, pozytywne podejście, przy tym rezygnuje z tej próby nawracania, jest to chęć słuchania i wzajemnego wzbogacenia. Drugi skutek, wniosek takiego podejścia do innych religii znaczy jest, się tak powiem, że ja muszę w pewnym sensie też trochę po prostu rezygnować z pewnych rzeczy, które właściwie dzielą mnie od tych innych ludzi. Na przykład przecież wiem, że protestanci nie znoszą Matki Bożej i jej przywilejów. Jeśli ja z protestantami zaczynam mówić, wyciągam różaniec i będę mówić do nich, słuchajcie, teraz odmawiam różaniec, to ich obrażam. Jeśli po prostu mówię właściwie do prawosławnych o prymacie papieństwa, to ich obrażam.
Jeśli mówię, aby iść jeszcze do dalej, bo to jest naprawdę dołączone do ekumenizmu, mówię do Żydów po prostu o bóstwie Chrystusa, że On jest jedynym Zbawicielem, Mesjaszą, to ich bardzo obrażam. Obrażam ich nawet wtedy, jeśli noszę krzyż, albo jeśli w mieście, albo w miejscu, gdzie spotkamy się, widnieje jakiś krzyż. Więc w tym momencie po prostu jako katolik muszę teraz podejmować taką decyzję. No jeśli chcę z nimi się dogadać, to nie mogę ich razić. I dokładnie to również trzeci rozdział dekretu Unitatis et Redintegratio porusza i pyta, w jaki sposób mamy to rozwiązać. I tłumaczę, że tak naprawdę w naszej wierze, w naszej religii znajdujemy po prostu taką warstwę, czyli taką hierarchię prawd. Są prawdy istotne, absolutnie niezbędne i takie różne po prostu nauki drugorzędne. W relacji z innymi wyznawcami chrześcijańskimi to mamy wracać na to, co jest nam wspólne, czyli co jest istotne i te drugorzędne rzeczy możemy na razie odstawić. Bo one są drugorzędne, jeśli dogadamy się w głównych sprawach, to reszta sama przychodzi i rozwiązuje. Tak wygląda właściwie istota tego ekumenizmu i istotne właściwie warunki, aby go prowadzić. Tymczasem po prostu są jeszcze dodatkowe warunki, to są właściwie w jaki sposób mamy się spotkać. Tutaj są propozycje rozmaite. Pierwsze spotkanie są spotkanie czysto naukowe, gdzie po prostu rozmawiamy ze sobą przy stole, dyskutujemy na temat właściwy, co nas dzieje i co nas wiąże. I dialogujemy. Inne, już bardziej po prostu intensywny kontakt, to będziemy wzajemnie modlić się. Chrześcijanie mają wszyscy tą samą modlitwą pańską. Dlaczego nie modlić się razem? I więc modlimy się razem. I więc właściwie nie tylko modlimy się razem, ale zaczynamy właściwie modlić się razem jako sposób liturgiczny. Czyli w kościele robimy właściwie takie wielkie nabożeństwa ekumeniczne albo jakieś wielkie zjazdy ekumeniczne, aby w ten sposób podkreślać, że pragniemy tą straconą jedność, która bardzo dużo dobrego daje światu. I przez to pożegnamy te stare, dawne, po prostu nieznaski, które spowodowały niemało wojen, niemało nieporozumienia. To jest, że tak powiem, przedstawienie obecnego ekumenizmu, jak w tej chwili wygląda. Tutaj tylko na dodatek chciałbym dodać właściwie, jak wygląda w takim razie dialog międzyreligijny. To tak naprawdę na tych samych zasadach. Tym razem właściwie wiedząc, że tutaj nasza wspólna właściwa baza już nie może być Chrystus, przynajmniej jako Chrystus, jako Mesjasz, to wtedy nasza wspólna baza jest właściwie jakaś wiara w jednego Boga. I w ten sposób głównym właściwie odbiorcą dialogu międzyreligijnego to jest tak zwane religie monoteistyczne. O tym właściwie tak naprawdę chyba w ostatnim wykładzie wam mówiłem, kiedy właściwie tłumaczyłem, czy my wszyscy Żydzi, muzułmanie, chrześcijanie wierzą w tego samego Boga. Bo to do tego właściwie dochodzi. To na zasadzie jest taki postulat, że skoro wierzymy wszyscy w tego samego jednego Boga, dlatego mamy się też dogadać. Czy Kościół już jest jeden? Czy będzie nim kiedyś? W istocie są to dwie strony całkiem nowego pomysłu, który na Soborze Watykańskim II został przyjęty głównie w pismach Lumen Gentium o Kościele oraz Unitatis Redintegratio o ekumenizmie. Dzisiaj trzeba nam porównać je z encykliką Piusa XI Mortalium Animus. Uczynimy to nie przejmując się domyślnym zarzutem, jakobyśmy na jednej półce stawiali dokumenty o różnym ciężarze właściwym. Z jednej strony bowiem pisma Vaticanum Secundum nie tylko nie orzekły niczego, także zresztą według oświadczenia tegoż
soboru, tylko pasterskiego, więc niedogmatycznego, lecz nawet wygłosiły treści całkiem nowe, które więc także nie należą do nauczania zwyczajnego i powszechnego, gdyż ono dotyczy zgodności nie tylko w przestrzeni, lecz i w czasie, przeto z poprzednimi pokoleniami biskupów jako następców apostołów. Na poziomie natomiast tego pasma, czyli nauczania powszechnego, zwyczajnego, które, podobnie jak nauczanie uroczyste, jest nieomylne i przedmiotem wiary, doskonale jest umieszczony dokument Mortalium Animos, wprawdzie nie jako encyklika, jeśli chodzi o rodzaj literacji, ale jako przekaźnik katolickiej nauki niezmiennej od pierwszych wieków, przez swoją treść, nie przez rodzaj literacki. Jest przekaźnikiem nauczania powszechnego i zwyczajnego, które z istoty swej jest nieomylne i przedmiotem wiary. W istocie ten dokument, ta encyklika Piusa XI jest krótszym ujęciem treści zawartych w encyklice Leona XIII Sanctis Cognitum z końca wieku XIX, którą napisał w obliczu rosnącego ruchu ekumenicznego wśród chrześcijan niekatolickich. Po piśmie Leonowym Sanctis Cognitum nawet kardynał Kasper rzekł wprawdzie, że było ono świtem ekumenizmu katolickiego, dodajmy zdrowego, lecz nie zaznaczył, że ono i późniejsze Mortalium Animos były jedynymi dokumentami swoich autorów, które ani raz nie zostały wspomniane przez sobór, ani raz. Ani także potem, ani po soborze. Już ta okoliczność, wszystkie inne dokumenty były przytaczane wielokrotnie obydwu papieży. Te dwa ani raz, ani podczas soboru, ani po soborze. Już ta okoliczność uwagę zwraca na to, że musi chodzić nie tylko o dwa ekumenizmy wzajem odróżnione, choć zasadniczo zgodne, lecz o dążenia, które wzajemnie wykluczają się.